Ja chciałam bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyszli. To, że tyle osób przyjechało wszystko dzisiaj, jest świadectwem tego, że Witek był bliski nie tylko dla nas, jako mąż, jako tata, jako brat, przyjaciel. Po prostu żyje. Po tej krótkiej uroczystości wspomnień napisanych przez Wita przyjaciół przejdziemy do modły, której złożone zostaną kilka prochy. A po pochowaniu wszystkich serdecznie zapraszamy do miasta Wenery. Jetzt haben wir jetzt am Tag für die Lehrer kommen ja die Mahlmärchen zu hören, aber die hat da schon der Leute. Die Wiese auch sehr, die Fahrer können eine Dolle von der von uns, so ein Ektefälle, so ein Bruder, so ein Fahrer. Wenn er ikke er alene betalt, det føles jo, det er vi kommer til at lidt at give ordet til jer egentlig. Vi har bedt nogle af dem, der vinder, som kommer til at spille her. De kommer til at være på punkt, men de brochurer, I har fået, der kan I spille en oversættelse af alt det, der bliver sagt. Når vi er færdige, så går vi ned til den første grav, hvor udnævnelsen kommer til at blive stået. Og derfor vil vi gerne invitere jer hjem til din mor i gården. Man kan komme ind gennem porten. Hvor vi holder en lille afskedsskinde reception for min far. Og der er desværre begrænset på, hvor mange vi må være herinde, så de af jer kan, hvis I kan udveksle lidt, så folk kan komme op også. Man kan høre, man skulle gerne høre uden for os. Det kan jeg faktisk gøre. Kan man høre? Det kan man godt. Det er men nu vil vi spille de minder. Zanim właściwie głos przyjaciół. Znałam go od urodzenia, a nawet o 8 miesięcy wcześniej. Był dżentelmenem, więc urodziłam się pierwsza. On tak naprawdę nie był jeszcze gotowy. Pierwszych kilka lat wszystko robiłam szybciej według opowiadań rodziców i własnych wspomnień. Byłam bardzo opiekuńcza. Tytek, co stało? Wołałam, jak słyszałam, że płacze. Potem już był Witek, Duśka albo Wituchna. Byliśmy bardzo, bardzo blisko i bardzo się kochaliśmy. W Polsce byliśmy razem 21 lat. Potem rozdzielał nas wielki ocean. Ale widywaliśmy się bardzo często. Dwa razy Witek przyjeżdżał natychmiast, jak nagła potrzebna pomoc. A jak już o pomocy, to jak byliśmy nastolatkami, Wituchna nade mną krążył jak jastrząb nad swoim słabym maleństwem. Walczył z nauczycielami, jak mnie męczyli z chłopakami, którzy na mnie gwizdali. No i najważniejsze, że ze mną samo o mnie. Jak myślę o trudnych latach nastolatki, to uważam, że bez Witka nie dałabym rady. Po wyjeździe najdłużej go nie widziałam 1,5 roku. To było bolesne. Nasze ostatnie spotkanie w marcu 2019 jako 70-latki było nadzwyczajne. No a teraz Tytek, Wituśka, Witek, Wituchna jest boleśnie obecny w swojej nieobecności i nieobecny w swojej obecności. Stracić brata bliźniaka to jakby stracić część samego siebie. Z Witkiem poznaliśmy się w przedszkolu. A ponieważ byliśmy z dobrych domów, to mówiliśmy do siebie: panie Witku, panie Krzyśku. Mieszkaliśmy blisko siebie i potem poszliśmy do szkoły, siedzieliśmy w jednej ławce, no i chodziliśmy tam i z powrotem przez całą podstawówkę. Później w ogólniaku, on był w innej klasie i
po szkole Witek wyjechał. W 1993 roku stało się coś dziwnego. Ja brałem udział w wyborach i dostałem niespodziewanie dużo głosów w Danii. Po latach okazało się, że to Witek zorganizował głosowanie na mnie i wcale mi o tym wcześniej nie mówił. A potem przez ostatnich 10, może 15 lat wyjeżdżaliśmy wspólnie na wakacje. To, co było u Witka wspaniałe, to on tak ciekawie opowiadał o różnych sprawach związanych z jego życiem. Szkoda, że to nigdy nie zostało utrwalone, bo to były doprawdy wspaniałe opowiadania. Krzysztof Dołow. Odczytuję tekst od naszej wspólnej przyjaciółki Agnieszki Grudzińskiej. Z pewnością nie jestem jedyną osobą, dla której Witek wciąż jest z nami. Ostatnio nie widywaliśmy się często, ale przecież wiedziałam, że się zobaczymy na getcie. Pogadamy, może niedługo, ale szczerze. Bo Witek był szczery, autentyczny, był sobą, nawet kiedy to mogło sprawić ból jego najbliższym. Ceniłam w nim tę jego rogatą duszę, w której na pewno chroniły się jakieś urazy z dzieciństwa, jakieś nierozwiązane problemy. Sprawiało to, że Witek był jedyny w swoim rodzaju, że szedł własną drogą. To czasami irytowało, ale dziś mam dla niego wielki szacunek za jego społeczne i osobiste życiowe wybory. Nigdy mu tego nie powiedziałam i jak często w takich wypadkach, dziś jest już za późno. Ale ja z nim będę jeszcze długo i szczerze rozmawiać i będzie obecny w moim duchowym życiu. Dodam jeszcze, że to dzięki Witkowi zeszłam się z Mietkiem, więc nasze dzieci Piotr i Joanna to też część jego obecności tu na ziemi. Witka poznałam w Ogólniaku już niemal 58 lat temu jako przyjaciela Krzycha z przedszkola. Wspomnień związanych z Witkiem mam wiele. Wszystkie są dobre, miłe, wzruszające. Najczęściej ze wspólnie od ponad 10 lat spędzanych wakacji w Danii, w Polsce, we Włoszech, w Hiszpanii oraz w Izraelu, którego pewnie bez Witka byśmy nie odwiedzili. Chłonęliśmy niezliczone wspomnienia Witka z czasów dzieciństwa i szkoły oraz emigracji, opowiadane przez niego w sposób znakomity, jedyny i niepowtarzalny. Przy czym o osobistym zaangażowaniu Witek mówił z dużą skromnością, bo faktycznie było ono dużo większe. Uczucie niedosytu, żalu oraz tęsknoty za Witkiem zostanie we mnie już na zawsze. Ania Kołajciec-Dołowy. Antoś, pamiętasz, jak byliśmy u Witka Drukiera? Tak. Witka poznaliśmy tuż po przyjeździe do Danii i już od pierwszego spotkania otoczył nas jakąś niespotykaną czułością. Zaprosił do domu, poczęstował herbatą. Spędziliśmy kilka godzin przy dużym stole. Z Witkiem, Małgosią i Kasprem przegadaliśmy kilka godzin. Zazwyczaj, gdy mówimy, że rozumiemy się z kimś bez słów, mamy na myśli to, że znamy tę osobę bardzo długo. Witek był pierwszą osobą, z którą miałem takie wrażenie po 5 minutach rozmowy. Spotkaliśmy się tylko kilka razy, ale atmosfera tych spotkań sprawiła, że czuję się, jakbym stracił wieloletniego przyjaciela. Rozstaliśmy się obietnicą spotkania u nas, na małej wyspie Ama. Wciąż czekamy, Witku. Antoś, Ania i Paweł Grabarczykowie. Witek był świetnym tancerzem, a ja byłam troszeczkę zapóźniona i to on dopiero w 8 klasie nauczył mnie rocka. Przyszedł do mnie po szkole i spędziliśmy popołudnie na nauce przy płytach. Chyba mistrza nie doścignęłam jednak. Potem Witek zdradził mnie okropnie na wycieczce szkolnej, tańcząc w autokarze z Wandą, śliczną blondynką. To wspomnienie z przymrużeniem oka jest dla Witka, bo on miał duże poczucie humoru, ale oczywiście były inne chwile. Całe 5 lat liceum przeżyliśmy niejako razem. Witek z Helką byli moim oparciem w perypetiach szkolnych, których miałam sporo incydentów z nauczycielami, taki charakter. I dobrze było widzieć się od czasu do czasu w Paryżu już po wyjazdach.
Ostatnia rozmowa u nas w Paryżu była oczywiście o Polsce. Będzie mi bardzo go brakowało. Szanowni Państwo, Witek był jedną z najmądrzejszych osób, z którymi życie nas spotkało. Był sumieniem w sprawach najważniejszych i wnikliwym strażnikiem wartości dla nas wszystkich ważnych. Czasami dopiero, kiedy odchodzi bliski nam człowiek, rozumiemy, jak był dla nas ważny. W naszych sercach zachowamy Witusia, a w pamięci wspomnienia o nim. Ewa i Danek Maruszewscy. Witka poznaliśmy w 1989 roku, kiedy przyjechaliśmy do Kopenhagi odwiedzić naszą przyjaciółkę, a żonę Witka, Gosię. Witek urzekł nas swoją gościnnością, otwartością na poglądy innych ludzi, a także specyficznym poczuciem humoru. Do dziś wspominamy toczące się godzinami dyskusje, rozmowy na temat Polski, polityki, literatury. Witek był człowiekiem bardzo dobrym, przyjacielem na dobre i złe. Można było na niego liczyć w trudnych chwilach. Trudno jest nam pogodzić się z jego śmiercią. Żegnaj, Witku. Ewa i Mirek Chałbińscy. Żegnamy dzisiaj Witka. Witka, który dla mnie zawsze był wujaszkiem. Osobą niezwykle ciepłą, empatyczną, uśmiechniętą. Z Witkiem, z Gosią i Kacprem mam całą masę sympatycznych wspomnień i będzie nam go bardzo brakowało. Gaja Sawicka. Witka poznałem w marcu 1968 roku i trzeba powiedzieć, że na Witka zawsze można było liczyć. Był on dla mnie jak brat. Strasznie mi go brakuje. Witek Grudziński. W 2019 roku Witek przysłał do mnie maila, w którym było zdanie, masz rację, kres iluzji. Wiem o tym, że to zdanie odnosiło się nie tylko do mojej książki, ale do wielu zjawisk i było też między innymi wyrazem goryczy, którą ja podzielam, tego, co stało się z Solidarnością i tego, co działo się w Polsce. Dla Witka było to smutne, ponieważ był człowiekiem bardzo zaangażowanym we wspieranie Solidarności przez cały okres jej podziemnej działalności, wcześniej opozycji demokratycznej. Pamiętam, jak wiosną, piękny, słoneczny dzień w 86, może 7 roku w Kopenhadze, stał na deptaku, tym głównym stariecie i zbierał pieniądze pod transparentem Solidarność, namawiał Duńczyków do wspierania Solidarności. Zaprosił mnie wtedy, abym przyjechał z lądu, pojechałem i idąc widziałem z daleka i ten napis i Witka, który stał tam z papierosem w ręku. Ja będę zawsze Witka pamiętał takiego, jak widziałem go wtedy, pełnego wiary w ludzi i lepszy przyszły świat. Grzegorz Gałdy. Rozmawiałam z Witkiem ostatni raz, jak wrócił na krótko do domu ze szpitala i wtedy zapytał mnie, co u nas słychać. To mnie zupełnie rozbroiło. Zaczęłam opowiadać, ale po chwili Witek powiedział, że czuje się bardzo zmęczony i musi się położyć. To było emblematyczne na temat Witka, jego zainteresowanie losami innych, nawet sytuacji krytycznej, w której wtedy był. Prawie każdego roku latem przyjeżdżaliśmy do Kopenhagi z Nowego Jorku, najpierw odwiedzić moich rodziców, a potem ze względów profesjonalnych i wtedy zawsze widzieliśmy się z Witkiem, którego stan zdrowia niestety w ostatnim okresie z roku na roku się pogarszał. A jednak Witek za każdym razem witał nas przy drzwiach tak samo serdecznie. Czasami trudno było zgadnąć, że się źle czuje. Był bardzo, bardzo dzielny. Przy obiedzie opowiadał nam o osiągnięciach Kacpra, z którego był bardzo dumny. Również z niezwykłą charyzmą i swadą opowiadał o ostatnich wydarzeniach politycznych. W swoich oryginalnych ocenach tych wydarzeń był zupełnie niezastąpiony. Kochany Witku, bardzo, bardzo nam Ciebie i naszych spotkań brakuje, ale pozostaniesz na zawsze w naszych sercach. Witku, kochany. Tak trudno pogodzić się z wiedzą, że już nigdy nie usłyszę Twojego głosu. Innym zostawię pochwały Twojej działalności politycznej i społecznej w kontekście polskim i żydowskim.
bo dla mnie teraz najważniejsza jest przyjaźń. Nasza przyjaźń od dzieciństwa przetrwała ponad 50 lat geograficznej odległości, ale nigdy nie czuliśmy się daleko i zawsze mogłam liczyć na Twoje zainteresowanie, poradę i pomoc. Wracam do wspólnej młodości i nigdy nie zapomnę wielu, wielu godzin dni, kiedy byłam bardzo chora, a Ty czuwałeś przy moim łóżku z troską, oddaniem i pociechą. Takich przyjaciół los daje nam niewielu. Odeszłeś od nas dużo za wcześnie i zostawiłeś nas w wielkim smutku. Irena Pszenicka-Matlin. O Witku usłyszałam pierwszy raz, kiedy pracowałam w Szwedzkim Komitecie Poparcia Solidarności. Jednak kiedy go w końcu poznałam osobiście, to było to w okolicznościach bardzo kameralnych, miałam przyjemność poznać całą rodzinę i stać się przyjacielem domu. Jako sąsiadka przez Cieśninę bywałam u Witka i Gosi, a to na obiedzie, a to na spacerze po mieście, a to na wycieczce do Luizjany. Okej, Witek nie zawsze spacerował z nami po mieście. Czasami wolał w tym czasie posiedzieć przy komputerze. Witek był uosobieniem ojca rodziny. Jego troska o Gosię i Kaspra była widoczna gołym okiem. Był też dumny z obojga. Przykrywał to często łagodną ironią, ale i tak nie było wątpliwości, że rodzina mu się udała. I on się udał rodzinie. Oczywiście zdarzało się, że rozmawialiśmy o wspólnych znajomych. Witek zawsze z życzliwością i ze zdrowym dystansem. Rozmawialiśmy też dużo o historii naszych rodzin. Od dawna było widoczne, że Witek jest chory i że opuszczają go siły. Jestem pełna podziwu dla jego ostatniej decyzji. Żegnaj, Witku. Obiecuję, że w miarę możliwości będę dbać o Gosię i Kasprę. Joanna Winter. Widywaliśmy Witka rzadko, a za to bardzo intensywnie. W Nowym Jorku, kiedy zatrzymywał się u nas, prowadziliśmy z nim nocne Polaków Żydów rozmowy. Ja odpadałam koło drugiej, ale następnego dnia Witek i Claude wyłaniali się skoro świto 11. Zaspani wypijali kubły mocnej kawy, żeby się rozbudzić. Dopiero 2 lata temu, w Kopenhadze, mogliśmy w pełni docenić Witka niezwykłą serdeczność i przyjacielskie oddanie. Mimo postępującej choroby zgodził się zorganizować z Gosią i Kasprem wspaniały obiad, na któryśmy zaprosili Włodka i Ewę z Malmą. Gościnność drukierów była wprost niezwykła. Żeby nam zrobić przyjemność, Witek zawiózł nas do Luizjany i po niej ze znawstwem oprowadził. Ale najbardziej zapadła nam w pamięć jego troska o nas na dworcu w Kopenhadze. Z góry zamówiliśmy dla Claude'a fotel na kółkach. Kiedy zjawiliśmy się na dworcu, nic nie było gotowe i nieuprzejma urzędniczka udawała, że nie wie, o co chodzi. Mimo jej protestu, Witek wszedł do jej biura i zmusił ją do akcji. Ten dworcowy epizod świetnie ilustruje Witka szlachetny charakter. Jego życiowym motto była troska o ludzi oraz praktyczne i polityczne w tej sprawie działanie. Julia Przyboś i Klaudiusz Weiss. Nie widywaliśmy się często w ostatnich latach, ale chyba byliśmy sobie z Witkiem ciągle bliscy. Pierwsze niełatwe czasy emigracji Witka w Paryżu przeżywaliśmy wspólnie i często, potem już śmiejąc się, wspominaliśmy piątkowe wagary Witka z Alliance Française. Udawało mi się wytargować jeszcze u niego naukę francuskiego w czwartek wieczorem, ale w piątek już miał całkiem dość i po Renault szliśmy na kolację do Chińczyka. I był wtedy jeszcze zazwyczaj Włodek Saks, którego już dzisiaj też nie ma. Krystyna Winawer i Karol Saks. Witek był typem dyktatora, ale bardzo szczególnego dyktatora, ponieważ na ogół nikt nie miał wrażenia, że się, tak powiem, poddał dyktatowi. Bardzo ciekawe były dyskusje z nim, dlatego że nie był takim gwałtownym polemistą. On zawsze pozostawał bardzo spokojny, jakby próbował rozważać krytycznie te uwagi, które mu podawał interlokutor. I właściwie było bardzo przyjemnie z nim dyskutować, bo nigdy nie dążył do tego, żeby w takiej, powiedzmy, czystej dyskusji, żeby kogoś przekonać do swoich poglądów. Naprawdę będzie mi brakowało tych dyskusji, chociaż właściwie to myśmy rozmawiali rzadko od czasu, kiedy już nie mieszkaliśmy w jednym mieście, ale to jest coś, czego człowiekowi będzie brakowało, to znaczy świadomość, że już tego nie można będzie nigdy powtórzyć,
jest bardzo przygnębiające. Witek był przyjacielem moich rodziców od dzieciństwa, mamy z podstawówki, a taty jeszcze z przedszkola. Co ma znaczenie, bo mieszkam gdzieś w domu po moich dziadkach, a więc w domu dzieciństwa mojego taty. Tylko że dzięki temu, że oni nigdy nie stracili kontaktu z moimi rodzicami, to właściwie Witek bywał u nas bardzo często. Nie zawsze na rocznicę marca, ale zawsze na rocznicę kwietnia powstania w getcie warszawskim. Witkowi strasznie dużo zawdzięczam z tego, kim dzisiaj jestem. I to Witek był właśnie tą osobą, tym właśnie takim przyjacielem rodziny, tą osobą, z którą mogłam otwarcie rozmawiać na różne ważne dla mnie tematy, na przykład te związane z żydowską tożsamością, z historią mojej rodziny. A te rzeczy wcale nie były oczywiste ani w mojej rodzinie, ani tym bardziej w Polsce. W tym roku, kiedy te obchody były takie dziwne i samotne, położyliśmy żonkile też myśląc o Witku i o tym, że zawsze tu się spotykaliśmy i kładliśmy je wspólnie z Witkiem, Małgosią i Kasprem. No i że będziemy teraz co roku to robić niejako w imieniu Witka. Patrycja Dołowy. Tak naprawdę to nie pamiętam, kiedy poznałem Witka. Nasza współpraca trwała od 1977 roku. Z powodu tego, co działo się w Polsce, a działo się wiele, Duński Komitet Obrony Praw Człowieka zorganizował 24-godzinny strajk głodowy i wśród uczestników był właśnie Wiktor. W styczniu 1982 założyliśmy Komitet Poparcia Solidarności. Witek zajmował się, był rzecznikiem prasowym. Chciałbym podkreślić, że uważałem Witka za swego przyjaciela i nie da się tego opowiedzieć, co człowiek czuje w momencie, kiedy byliśmy związani przez tyle lat i nagle Witka nie ma. Roman Śmigielski. Drogi Witku, nic się nie zmieniłeś. Dalej śmiejesz się całą buzią, a szczególnie oczami, tak jak zawsze. Dalej machasz rękami, gestykulujesz, tak jak zawsze. I dalej najchętniej dyskutujesz politykę i tu, i tam, tak jak zawsze. Jesteś taki, jaki byłeś. Jak cię pamiętam z mieszkania na Litewskiej w Warszawie, z wakacji w Sopocie, czy choćby w domu studenckim w Kopenhadze, gdzie mieszkałeś, kiedy ja się wybrałam emigrować. Nic się nie zmieniasz. Jesteś taki, jaki byłeś. I już nic się nie zmieni. Spotkaliśmy się pod koniec 1981 roku w Kopenhadze, na strojecie, przed kościołem, przy ławeczce. Połączył nas stan wojenny w Polsce. Z czasem zostałeś moim najbliższym przyjacielem i tak już zostanie. Michał Morgenstern. Drogi Witku, w ostatnim mailu do mnie z marca ubiegłego roku umawiałeś się na spotkanie w Warszawie, bo jak napisałeś, chciałbym Ciebie zobaczyć, pogadać, bo tęsknię. Bardzo do Ciebie tęsknię, Witku. Bardzo. I to będzie już mi towarzyszyło do końca moich dni. Bogdan Białek. Willkommen zurück, mein Jungen. Was soll ich hier? Großartig, ich bin fast auch. Ja, ich bin jetzt nicht noch. Zapraszamy do nas na wylewę.
Kto ma ochotę, może przyjść ziemię albo kamienie, to są tu. Wieder hat lust gekommen auf Herr Schlopper und nu, eller Lichtstein, eller...